Dzień dobry kochani, rozpoczynamy kolejny dzień i dzień rozpocznę od otwarcia kalendarza, żeby już nie zapomnieć, którego my dzisiaj mamy, mi powiedzcie, bo to jest problem. 11 otwarcie, 12, tak? Tak, mi się wydaje, że jest 12, dobra, tu mamy 12. Kalendarz Sephory, coś ciężko idzie. O! Co to takiego ładnego? Lustereczko, takie małe lusterko z liskiem, no śliczne, fajne, fajne, to akurat się udało, podoba mi się, dobra, zamykamy kalendarz, idziemy do Douglasa, Douglas i numer 12, tutaj jest 12, sobie teraz uświadomiłam, że niewiele czasu zostało do świąt, a jeszcze mam tyle roboty, i żadnych jeszcze dekoracji, coś może dzisiaj mi się uda zrobić. A tu w Douglasie mamy nawilżającą maskę do twarzy. Patrzcie, jak fajnie zapakowane. No ekstra. Naprawdę ten kalendarz bardzo, bardzo mi się podoba. To już wam mówiłam tyle razy. Teraz czekoladka. To jest zawsze najlepsze. O, jaki samochodzik fajny. No, wyciągam. Zaraz będę jeść. A tu są przysmaki dla Stefanii. Ale ona znowu śpi, no to cóż zrobić? Cóż poradzić na to? Otwieramy, nie wiem na którym skończyłam. Na siódemce, ósemce. To teraz dziewiątka. Dziewiątka, dziewiątka, tutaj jest dziewiątka. I dziesiątkę otworzymy i mamy kaczkę. I dziesiątka, pod dziesiątką jest kurczaczek. Fajnie, to jak Stefa się obudzi, to sobie zjemy i wam pokażę, jak wcina. No, a ja jeszcze czekoladkę muszę zjeść. I co smakuje, Stefka? Smakuje, nie? No już zjadłaś. No to teraz masz kurczaczka. Proszę bardzo. Powiem wam, że Stefa się aż cała trzęsie, jak słyszy, że ja otwieram paczuszki właśnie z tego kalendarza adwentowego. No smakuje jej, jak widać bardzo. Dobry zakup. Właśnie przyszedł do mnie kurier z taką paczką niespodzianką. Patrz Stefa, jaka niespodzianka, fajna. Niespodzianka od Kiko Milano. Zaraz tutaj otworzę i wyciągnę, ile tu jest rzeczy, jakie to jest piękne, świąteczne. Dobra, wyciągam i oglądamy, co tutaj jest w środku, bo sądzę, że was to też zainteresuje, a przede wszystkim dlatego, że wygląda to tak pięknie i świątecznie. Oglądamy. Ojoj, zobaczcie, jakie cudowności. Jest to nowa kolekcja Arctic Holiday od Kiko Milano. O kurczę, no naprawdę zabrakło mi słów. Jest tutaj zestaw pielęgnacyjny, fajnie, przetestuję, bardzo chętnie. Są gadżety, jest tutaj zestaw pędzli, wysuniemy w takim etui ładnym. Taki oto zestaw pędzelków, jest kosmetyczka, taka torebka, jest cała paleta piękna, już widzę, brokatowa cieni. Co tutaj jeszcze mamy? Tu jest w ogóle takie piękne pudełeczko, a w środku jest puszek. Jest to urocze. Gąbeczki do makijażu, które są w kształcie choinki, takiego bałwanka. No cudo. Są zestawy do ust. Oj, naprawdę, ja jestem w szoku, bo to wygląda cudownie i jest tego tak dużo, że wpadłam teraz na pomysł, żeby zrobić wam jakieś rozdanie. Może zaraz stworzę i nawet nie będę otwierać niektórych rzeczy, stworzę jakiś mały zestaw dla was i zrobię rozdanie, ale muszę to przemyśleć teraz chwilę jeszcze, jak to zrobić. No i tak sobie teraz podotykałam te rzeczy i postanowiłam, że nie będę tego teraz tu otwierać i sprawdzać. Pomacałam sobie oczywiście parę rzeczy i tak mi się spodobały, że stwierdziłam, że
zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jeszcze przed świętami nagrać albo jakiś świąteczny brokatowy makijaż, coś takiego, jakiś mocno połyskujący, bo jest to dużo kolorów takich i kosmetyków z hologramem, z brokatem, błyszczących, pięknych, więc nawet nie wiem, czy nie pokuszę się o jakąś charakteryzację z tymi produktami, więc zobaczę. Nie wiem, czy będzie to z użyciem tylko i wyłącznie tych rzeczy, czy nie, czy coś połączę. Nie jest to żadna współpraca, kochani, nie muszę tego robić, ale naprawdę zauroczyły mnie niektóre rzeczy i takie mocno, wiecie, z hologramem rzeczy, pięknie się mienią. A zaraz Wam pokażę, co wybrałam do rozdania. Zrobimy takie szybciutkie, krótkie rozdanie, bo chętnie się podzielę tymi dobrociami z Wami. A oto i zestaw, który dla Was wybrałam. Tego nie będę odpakowywać, tutaj jest róż i pędzelek. Jest zestaw do ust, czyli kredka i pomadka. Gąbeczką się też podzielę z Wami do makijażu właśnie w takim fajnym kształcie choinki. Dwie pomadki metaliczne. Zobaczcie, jak ona cudownie jest zrobiona. Wygląda jak kryształek. Taka szalona do jakichś makijaży nietypowych i bardzo klasyczny, piękny odcień na zimę matowej pomadki. Kosmetyczka cudowna na te tutaj drobiazgi i paleta. Otworzyłam paletę, żeby Wam pokazać, o co warto się postarać. Paleta wygląda przepięknie, ma takie brokatowe opakowanie, a w środku macie tutaj i produkty do modelowania twarzy i cienie też w bardzo ładnych kolorach, taki czarny, mat i ten obowiązkowy. Cieszę się, że takie cienie są w paletce, w każdej palecie powinny być. I taki oto zestaw, kochani, wygra jedna osoba spośród Was. Po prostu wystarczy umieścić komentarz pod tym filmem, a ja spośród tych osób, spośród Was, spośród komentujących, wybiorę jedną osobę. Myślę, że za kilka dni w jakimś vlogmasie. Wszystko napiszę Wam jeszcze w opisie pod spodem. Komentujcie, po prostu piszcie, co Wam w duszy gra. Nie musicie tutaj pisać, dlaczego Was mam wybrać, czy odpowiadać na jakieś pytania. Po prostu wylosuję jakąś osobę. Być może będzie to przypadkowe, ale takie prezenty chyba też się Wam należą. Ostatnio był konkurs, w którym musieliście się mocno, mocno postarać. A teraz po prostu będzie taka oto niespodzianka, zarówno dla mnie, jak i dla Was, więc piszcie w komentarzach, po prostu zgłaszajcie się, a ja spakuję i wyślę to jeszcze przed świętami, więc no. Aha, i obowiązkowo oczywiście musicie subskrybować kanał, żeby wygrać ten zestawik. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to rozdanie. Właśnie skończyłam dla Was nagrywać ogłoszenie wyników i ulubieńców. Tak, wiem, że bardzo późno już jest, jak na ulubieńców i w ogóle, ale też wiecie, że miałam ostatnio sporo zajęć, więc stąd też opóźnienie. Teraz dziwnie wyglądam w tym świetle, musicie mi wybaczyć, bo ten aparat nie jest dostosowany do światła studyjnego, które jest dostosowane do innego aparatu, do lustrzanki, którą nagrywam, więc stąd też jakoś tak dziwnie sino wyglądam. I makijaż wydaje się mega, mega mocny. No bo jest mocny i w sumie nie mogę się doczekać, aż go zmyję, bo ostatnio praktycznie w ogóle nie chodzę w makijażu. Zresztą widzicie, że mój makijaż jest taki minimalny. To też przez przeziębienie, ale ogólnie przez stan mojej skóry, że jest mocno przesuszona. I teraz stawiam na nawilżanie, więc najczęściej chodzę tylko w kremie i mam jakoś lekko brwi podkreślone, ewentualnie tusz na rzęsach, czy korektor pod okiem, jak się nie wyspałam, a tak to po prostu nie ma na niej nic. I tak też się najlepiej czuję ostatnio. No trzeba czasem zregenerować i dać spokój skórze, więc teraz jak już jestem w domu, będę montować filmik, będę robić jakieś dekoracje i no, mogę sobie siedzieć, mogę sobie pozwolić na to, żeby siedzieć w jakiejś dziwnej maseczce. Póki co się z Wami żegnam, ale pokażę Wam jeszcze później, jak zdążę zrobić jakieś dekoracje. Na pewno jedną Wam pokażę, bo ją już zdążyłam zrobić, więc już teraz się pożegnam, ale nie rozłączajcie się, nie klikajcie, wiecie, krzyżyka, nie wychodźcie z tego filmiku, bo będzie jeszcze coś, na pewno, coś się pojawi. No w sumie jest tylko jedna ozdoba, tylko tyle mi się udało zawiesić w tle, chodzi czajnik, więc szułem się, nie przejmujcie. I tak wygląda wieniec, który już znacie z tamtego roku.
zawiesiłam sobie napis Merry Christmas i zrobiłam taką kokardę i to wisi na ścianie w kuchni zamiast obrazka, który miałam zrobiony zamiast takiej grafiki. Całkiem przyjemnie to wygląda, jeszcze zgaszę światło i Wam pokażę. No i to już tyle w dzisiejszym vlogmasie, nie za dużo tych informacji, tych nowości, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało, więc dziękuję za oglądanie i do jutra, pa, pa!